Nowe zasady kwarantanny. Lekarze mają wątpliwości. Warszawa. Pijany kierowca autobusu miejskiego usłyszy zarzuty. W prokuraturze rejonowej Warszawy Ursynów w środę odbędzie się przesłuchanie kierowcy autobusu miejskiego linii 724, który w poniedziałek został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał blisko 2 promile w wydychanym powietrzu i przełamał zabezpieczenie, by móc prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawy Ursynów w Warszawie dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Przesłuchano świadków zdarzenia, dokonano oględzin monitoringu. Ustalono, że kierowca przełamał zabezpieczenie, które umożliwia uruchomienie silnika dopiero po wykonaniu testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przekazała prokurator. Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Po przesłuchaniu kierowcy autobusu zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 15 przy ulicy Wąwozowej w Warszawie. Jedna z pasażerek autobusu linii 724 zauważyła dziwne zachowanie kierowcy autobusu. Zaniepokojona zachowaniem mężczyzny zgłosiła policji ten fakt. Podjęła również kroki wyprzedzające, polegające na uniemożliwieniu dalszej jazdy kierowcy, powiedział w poniedziałek rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.